sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl. Zanim przedstawię naszego dzisiejszego gościa, zachęcam Państwa do zasubskrybowania kanału. Chcemy, by wiedza i doświadczenie naszych prelegentów docierała do jak najszerszej grupy odbiorców. A dzisiaj porozmawiamy o ochronie balistycznej polskiego żołnierza, a jeżeli będziemy rozmawiać właśnie na ten temat, to moim gościem będzie Krzysztof Urban z firmy BC Arms, producenta wyrobów balistycznych. Witam Cię serdecznie, Krzysztof. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Krzysztof, jak dziś w dobie tych dużych zakupów, czy to czołgów, czy armatohaubic, czy sprzętu przeciwrakietowego wygląda właśnie ochrona balistyczna polskiego żołnierza? Czy my obserwujemy w końcu tą doczekaną jakąś zmianę w Wojsku Polskim, czy jednak nadal tkwimy w latach 90. i w tej kwestii jest jeszcze naprawdę dużo do zrobienia? Jeżeli mówimy o ochronie balistycznej polskiego żołnierza, to bardzo dobrze byłoby podejść do tego w sposób tak zwany systemowy. Ocenić sobie, jaki żołnierz, jakie ma zadanie na polu walki i dopasować do tego odpowiednią ochronę balistyczną. Mam wrażenie, że troszeczkę tego zabrakło. Użyję takiego przykładu. Mamy żołnierzy zaangażowanych w logistykę. Jak wiadomo, logistyka jest to rzecz dla armii bardzo ważna. Ludzi zaangażowanych w logistykę jest zdecydowanie więcej niż ludzi walczących bezpośrednio na linii styczności wojsk. I należałoby sobie zadać pytanie, czy w momencie, kiedy nie angażujemy jakichś rezerw, taki żołnierz musi mieć na przykład twardą płytę balistyczną? No nie musi, ponieważ on pracuje przy papierach, pracuje przy jakichś magazynach, czy jest na przykład kierowcą. Dla takiego żołnierza najbardziej odpowiednią ochroną będzie solidna ochrona przeciwodłamkowa, czyli kamizelki miękkie, moduły dodatkowe, które będą chroniły jak największą powierzchnię ciała przed odłamkami, bo tam właśnie będzie największe zagrożenie ze strony artylerii, czy na przykład również min pułapek ustawianych przez oddziały sabotażystów. Jeżeli chodzi o nasze zapasy tego typu sprzętu, to się bardzo mocno postarzały. Nie jest to kompletnie bez sensu, ponieważ dotychczas mieliśmy do czynienia z misjami stabilizacyjnymi. Przez długi okres czasu braliśmy udział w takich misjach, gdzie nie było dużego zagrożenia ze strony artylerii, gdzie nie było bardzo dużego zagrożenia ze strony ID dla żołnierzy, natomiast było duże zagrożenie dla pojazdów. A jak wiadomo, żołnierz w tym momencie jest w pojeździe przed lekkimi odłamkami, jest chroniony. Więc no nic dziwnego, że te osłony nam się zestarzały, nie były kupowane nowe. No i jest jak jest. Było w pewnym momencie takie rozwiązanie, bo na przykład, będę się posiłkował notatkami, bo to są kontrakty, na przykład w 2023 roku, jeśli się nie mylę, podpisano taki aneks do umowy z jedną z polskich firm, gdzie niejako domówiono troszeczkę kamizelek, które nazywają się KMW-2, które również posiadają zintegrowaną osłonę przeciwodłamkową w takim stylu, że mają na przykład naramienniki, być może mają również ochronę brzucha i krocza. Tylko że problemem jest tutaj to, że akurat poznaliśmy kwotę tego przetargu, bo w ostatnich latach przetargi były robione delikatnie desperacko, to znaczy z uwagi na taką strategiczną potrzebę, z uwagi na bezpieczeństwo państwa, były one pisane no w sposób bardzo szybki, nie zapraszano do tych przetargów, o ile w ogóle zapraszano, bo ja oczywiście tego nie wiem, bo no nie miałem do tego dostępu i my jako firma też nie mieliśmy. Po prostu wybierano to, co jest jakby oczywiste na półce, no i nie zawsze optymalne i niestety nie zawsze najnowsze i zdecydowanie najtańsze. Więc tym aneksem domówiono za kwotę 160 milionów złotych 14,5 tysiąca takich kamizelek. I co za tym idzie, jeden taki komplet kosztował 11 851 zł, jak wynika z matematyki. I nawet biorąc pod uwagę, że na przykład takie poszycie, chociaż no, no nie jest taki super nowoczesne poszycie, że tak jak poszycie kosztowałoby ten 1851 zł, czyli tak jak poszycie naprawdę dobrych firm, naprawdę wysokiej jakości materiałów, no to zostaje nam nadal 10 tysięcy. Te 10 tysięcy to są dwie płyty balistyczne,
No i trochę aramidów czy polietylenu. To jest bardzo duża kwota. To są kwoty, jakimi posługujemy się w momencie, kiedy mamy płyty balistyczne najwyższej klasy z nędznika boru, najlepszych topowych firm. No i ciężko to powiedzieć. Krzysztof, żeby... To jak w takim razie to porównać? Bo doskonale wiemy, jak działają w Polsce przetargi. To, co ty byś kupił prawdopodobnie idąc jako prywatna osoba, to kupisz to znacznie taniej. Ale w porównaniu, i nie jest to, proszę państwa, jakaś reklama dzisiaj, co w tej cenie mógłbym kupić na rynku prywatnym? W tej cenie na rynku prywatnym mógłbyś kupić produkty jednej z wiodących firm, z którą na przykład my bardzo lubimy się porównywać i na przykład dążymy do tego, żeby nasze produkty były tak samo dobre, a tańsze. Jest to firma Hesco. Znana na całym świecie i z bastionów Hesco, robiąca naprawdę świetnej jakości płyty. I bez najmniejszych problemów można by taki zestaw płyt kupić. Właściwie w tej cenie można by kupić na rynku cywilnym niemalże wszystko. Problem ale to, też... mówimy o takim porównaniu, że w przypadku na przykład, dobrze mówię, tych 11 czy 13 tysięcy, to nie wiem, kupię tą kamizelkę na rynku prywatnym w kwocie, nie wiem, 5, 6, 8 tysięcy złotych, czy już może dwie kamizelki? Myślę, że tą kamizelkę, czekaj, muszę sobie to przekalkulować, myślę, że korzystając z komponentów właśnie takiej firmy, która liczy sobie również za markę, mógłbyś się zmieścić w około 9 tysiącach, 8 tysiącach jako klient indywidualny. W momencie, kiedy kupujemy 13,5 tysiąca kompletów, no to ta cena powinna być znacznie niższa. Więc druga sprawa, klasa tej kamizelki. Nie wiem, jaka była klasa. Ostatnio kupowaliśmy głównie dla naszego wojska klasę K4 i klasę K3AB. I tutaj płynnie przejdziemy do obrony terytorialnej. Z tego co wiem i z tego co było podane do wiadomości, za kwotę około 200 milionów złotych kupiliśmy kilkadziesiąt tysięcy, nie jest podana ilość, kamizelek Gryf z wkładami. Myślę, że te wkłady to była klasa K4, czyli 7,62 razy 39, przeciwpancerny zapalający BZ, pocisk, którego zatrzymywanie jest ważne, ale nie dlatego, że on jest jakoś super obecny na polu walki. Jest go trochę w Ukrainie, natomiast do czasu, do kiedy my się spodziewamy jakiegoś konfliktu u nas, to te zapasy tego nie najnowszego naboju się wyczerpią. Na całe szczęście, zupełnym przypadkiem, zatrzymywanie tego pocisku powoduje, że zatrzymamy również szereg nowszych pocisków rosyjskich, których nasza norma już niestety nie obejmuje. Więc na przykład dla obrony terytorialnej to jest całkiem dobry zakup, tylko przy tym zakupie jest pewien taki smaczek, bo nie jesteśmy pewni, czy płyty balistyczne dostarczone w ramach tego przetargu są wyprodukowane w Polsce. Jakby nie wgłębiając się w te tematy, istnieje pewne prawdopodobieństwo, natomiast to już nie jest sprawa do rozwiązania dla mnie, że są to płyty produkowane w Turcji. No i tutaj wypadałoby jakby tylko się dowiedzieć, czy jak jest w istocie. Dlaczego to jest ważne? Dlatego jest to ważne, że spółki strategiczne są przez nasze państwo utrzymywane i bardzo silnie dotowane. Mają gwarantowane zamówienia. Co za tym idzie? Mamy trochę tak, jak w zeszłym ustroju, czy się stoi, czy się leży, wypłata, czy się należy. I w takiej sytuacji, kiedy nie mamy konkurencji na rynku i kiedy przetargi są robione właśnie w taki sposób, jak ostatnio, no taka firma nie musi się starać. Nie musi przeżyć w sytuacji, kiedy jest konkurencja, i tak naprawdę od tego, jak dobry ma produkt, jak dobrą ma opinię, to albo sobie poradzi na rynku, albo po prostu z tego rynku zniknie. Więc no taka sytuacja nie jest zbyt dobra i dobrze byłoby sprawdzić, czy spółki strategiczne to są spółki strategiczne, czy to są po prostu pośrednicy. Ale jeśli jest to poziom ochrony K4, to akurat dla obrony terytorialnej nie jest to zły zakup.
Krzysiek, uczciwie będzie wobec naszych widzów, żebyś powiedział nam właśnie chociaż odrobinę o tych klasach. Czym one się różnią, co wymagamy udanego żołnierza, jak to powinno, jaka klasa powinna być wykorzystywana właśnie w naszym terenie, chociażby w dobie właśnie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Świetnie. To przechodzimy do tego, w czym się tak naprawdę specjalizuję, czyli technikaliów. Główną klasą w Polsce, jeżeli chodzi o osłony balistyczne, jest to klasa PN87000-2011. To znaczy, że została zmodernizowana w roku 2011. I to była dosyć istotna modernizacja, bo wcześniej mieliśmy ją w roku 99 i najwyższym poziomem ochrony była właśnie obecna klasa K4. Wtedy to była klasa piąta, chroniła przed przeciwpancerno-zapalającym wystrzelonym z popularnej rzecz mówiąc kałacha. W czasie tego unowocześnienia normy zmieniono również zagrożenie, dodano klasę, to znaczy dano klasę K4 poprzedniej klasie 5 i dodano klasę K5, K5A, która chroni przed przeciwpancernym zapalającym pociskiem natowskim z rdzeniem stalowym i bardzo istotne klasę K5B, która chroni przed rosyjskim pociskiem kalibru 7,62x54R B32. I to był maleńki krok w kierunku normalności, bo zaczęliśmy w roku 2011 zauważać pocisk, który pierwotnie zaprojektowano w 1932 roku w Rosji i zmodernizowano go w roku 1954. Całkiem szybko, 2011. Bardzo skuteczny w przebijaniu osłon balistycznych pocisk, podobnie jak ten kaliber, bardzo udany. No i niestety ominęliśmy w nowelizacji 2011 roku, rok 1991 i 92, kiedy Rosjanie wprowadzili pocisk 7N10 kalibru 5,45, potem w 98 7N32, w 99 7N24 z węglika wolframu, to jest bardzo ważne. Następnie w 2013, ale to już było po nowelizacji, tak zwani igolnik 7N39 z rdzeniem z węglika wolframu, zaprojektowany specjalnie do przebijania osłon balistycznych. I teraz w momencie, kiedy również najwyraźniej zamówiliśmy za kwotę 490 milionów złotych płyty balistyczne w klasie K3AB, według już tej nowej normy, to te płyty chronią przed pociskiem natowskim SS-109 z miękkim rdzeniem stalowym i 7,62x39, popularny kałach, również z miękkim rdzeniem stalowym. Czyli zapominamy o tych wszystkich modernizacjach, które spowodowały, że od 1986 roku każdy 5,45 rosyjski ma hartowany rdzeń, plus ta cała gama przeciwpancernych. I od roku bodajże 89 każdy 7,62x54 rosyjski, najprostszy, bez żadnych zmian oznakowania, również ma hartowany rdzeń stalowy. I teraz wygląda na to, że zamówiliśmy płyty balistyczne. No niestety to jest niejawne, więc jakby, no ale materiały reklamowe różne przeciekały, więc jest spora szansa, że zamówiliśmy za 500 milionów złotych płyty balistyczne, które chronią przed naszą amunicją, a nie chronią przed amunicją wroga. I to również wygląda co najmniej dziwnie. Krzysiek, ale nie jest wielką tajemnicą, że z oferty takich firm jak wasza korzystają żołnierze, bo często polski żołnierz dokupuje sobie na własną rękę sprzęt, nie tylko ten balistyczny, ale także inny. Rozmawiacie pewnie z żołnierzami, korzystacie przecież, bo wiem, rozmawialiśmy w Kielcach na ten temat, że korzystacie z doświadczeń ukraińskich. Co mówią polscy żołnierze? Bo my jako War News otrzymujemy, nie powiem, że masa, ale przynajmniej raz w tygodniu taki apel pojedynczych żołnierzy gdzieś na skrzynki mailowe właśnie, żeby ten temat poruszyć, bo oni sami zaczynają dostrzegać ten problem. Od jakichś 2 lat bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby zwiększyć świadomość funkcjonariusza policji czy jakiejkolwiek innej służby mundurowej na temat tego, jak w ogóle wygląda osłona balistyczna. Tutaj jeszcze króciutko wrócę do norm ochrony balistycznej, normy NAJ. Norma NAJ jest to norma amerykańska, która jest bardzo popularna w Polsce. Jest to jedna z pierwszych norm. Powstała
Podwaliny pod nią powstały już na etapie wojny w Wietnamie, kiedy wprowadzono nylonowe flak jacket i rząd amerykański nie za bardzo wiedział, jak spośród różnych dostawców tak naprawdę sobie to wszystko porównać. No i zapytali się jakiegoś lekarza w latach 60. Słuchaj, no to jak głęboko jest serce w ciele człowieka? No i on tam powiedział im, że mniej więcej 1,5 cala. I z tego czasu przetrwały nam do dzisiaj ugięcia rzędu 44 mm w normie amerykańskiej. Żeby zobrazować, jaki był stan wiedzy w tamtych czasach, bardzo lubimy się posługiwać taką anegdotą. Otóż w tamtych czasach, jak żona była niegrzeczna, to mąż mógł ją wysłać legalnie na lobotomię. No więc świadomość jakby organizmu ludzkiego była troszeczkę inna niż obecna. Niestety do dziś to przetrwało. Druga sprawa, najwyższy poziom tej normy zakłada ochronę przed pociskiem kalibru 30,06 M2AP. Jest to pocisk drugowojenny, którego parametry są dosyć specyficzne. Otóż ma on lekki rdzeń stalowy, zahartowany do około 61-62 Hz. Rosyjski B-32, również z tego okresu, jest zahartowany do 64 Hz, co oznacza, że na przykład przez stal balistyczną jeden będą się wzajemnie niszczyły, rosyjski już ją pokonuje. Rdzeń amerykańskiego waży 5,17 g. Rdzeń rosyjskiego zależy, w zależności od modyfikacji, może ważyć nawet do 6 gramów. Do tego są różne przekroje, różne geometrie. To powoduje, że jeżeli kupujemy klasę czwartą w Polsce, to o ile nie jedziemy do Afganistanu, gdzie przetrwały jakieś stare garandy dostarczane w latach 80. przez Amerykanów po kryjomu, to właściwie się z tym kalibrem nie spotkamy. I jeżeli jakaś płyta balistyczna ma poziom nasz polski K5AB albo poziom europejski WIPAM-10 i chroni przed tym, przed czym dostaniemy na przykład z Dragunowa, czy Mosina, czy PK, czy czołgowego PK, to ochroni również przed M2AP, czyli klasą czwartą NAJ. Natomiast jeżeli mamy klasę czwartą NAJ, to wcale nie znaczy, że zostaniemy ochronieni przed tym większym zagrożeniem. A jeżeli znaczy, jeżeli nas nawet ochroni, to będziemy mieli większe ugięcia, bo tam jest większa energia, no i nadal będziemy mieli te ugięcia, które przetestowano do ugięcia 44 mm. No idziemy dalej. Polska norma dopuszcza 40 mm, także o 4,4 mm mniej. Ale już norma WIPAM dopuszcza zaledwie 25 i to jest krok w bardzo dobrym kierunku. W roku 2018 przy okazji badań nad ugięciami pewnych tkanin balistycznych przeprowadzono tutaj w Polsce badania na temat tego, jak ugięcie płyty balistycznej działa na polski organizm. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą muszą zrozumieć funkcjonariusze. Nikomu nie zależy na tym, żeby funkcjonariusz idąc do pracy się bał. No i tak naprawdę funkcjonariuszowi też nie powinno na tym zależeć, bo on ma być sprawny, skuteczny, no i się po prostu nie bać o własne zdrowie, tylko reagować, działać. Musi zrealizować pewną misję, jakieś zadanie. W związku z czym no nikomu nie zależało, również w Stanach Zjednoczonych, żeby powiedzieć żołnierzom, że te 44 mm będą wyglądały tak, że po ugięciu mamy zatrzymany pocisk, ale mamy odłamki mostka w sercu. Od około 30 mm ugięcia pęka mostek. Powyżej około 20 mm ugięcia pękają żebra. Do tych 20 jesteśmy w miarę bezpieczni, jeżeli jesteśmy w dobrej kondycji, nie mamy osteoporozy, odwapnienia kości. Liczy się jeszcze to, w jaki sposób ta płyta balistyczna odda nam energię. I tutaj przygotowałem nam coś ciekawego. Czyli będzie mały pokaz. Będzie taki mały pokaz. Stara płyta, jeszcze pod znaną marką, która no, waży to dosyć sporo. Od razu na szybko, jak rozpoznać chińską płytę balistyczną? Słuchajcie, ma taśmę na boku, z przodu po całości ma przyklejony jeden plasterek, z tyłu po całości ma przyklejony drugi plasterek. A jak jest zrobiona totalnie po całości, to tutaj po bokach ma gąbeczkę. I z tej płyty, która waży 2,6 czy tam 2,8 kg i normalnie ma powierzchnię 680 cm2, przez to, że tu dookoła nie mamy ceramiki, mamy chronione 472 cm2 z tych 680. No więc
O, 2,6 gramów. Delikatne oszustwo, no ale tak to działa. I teraz nie wiem, czy zauważyliście. Ta płyta z tyłu ma goły polietylen. W momencie, kiedy uderzy nam tutaj pocisk, to ta płyta zacznie się natychmiast uginać. A co za tym idzie, powiedzmy ten pocisk, który uderzył z prędkością 800 metrów na sekundę, w momencie, kiedy zacznie uginać nas za pomocą tego polietylenu, który jest bardzo twardy, on nie amortyzuje, zacznie nas uginać od razu z bardzo szybką prędkością. Jest coś takiego jak granica plastyczności. Pewne rzeczy dają się ugiąć powoli czy nacisnąć i zasprężynują, ale jeżeli zrobisz to tak szybko, to one pękną. Jak mamy taką w miarę suchą gałązkę, to zdarza się, że próbujemy ją złamać i ona nie pęka. Ale jeżeli zrobimy to szybko, to już pęknie. I to jest właśnie granica plastyczności. W momencie, kiedy to zacznie nas uderzać z pełną prędkością, to nawet te 20 mm może nas nie uratować. Natomiast w momencie, kiedy mamy pomiędzy tym elementem a naszym ciałem jakiś bufor, zwany czasami traumapadem, który właściwie powinien być zintegrowany w każdym produkcie, może za wyjątkiem bardzo kamuflowanych kamizelek. Tam, gdzie jakby cel przewyższa, no po prostu to ryzyko wykrycia przewyższa niebezpieczeństwo związane z pękniętym mostkiem. Ale w momencie, kiedy ten materiał, który biały, czyli dokładnie polietylen, zacznie dotykać naszego ciała, to pocisk już wytraci sporą część energii i to nas uderzy z mniejszą prędkością. Niuans, ale bardzo ważny. I to trzeba też wziąć pod uwagę. Czyli właśnie te ugięcia. I w momencie, kiedy norma amerykańska dopuszcza 44, nasza dopuszcza 40, WIPAM dopuszcza 25, o 5 za dużo, ale i tak super. Dla nas 20 to jest maks i naprawdę tylko w wyjątkowych sytuacjach schodzimy z tego właśnie w tej chwili wyłącznie przy produktach, które mają być bardzo kamuflowane. Udało nam się nawet stworzyć kamizelkę, która jest miękka, ma pełną klasę odporności K2, a w serii 6 strzałów ma ugięcie rzędu 14,5 mm. No, genialny wynik. Krzysztof, tylko zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Ja jak obserwuję przynajmniej konflikt na Ukrainie, to widzę tych żołnierzy, często tych szybko zmobilizowanych, oni są wręcz poobklejani różnego rodzaju płytami, nie tylko z przodu na klatce, ale i z tyłu, gdzieś tam w okolicy pośladków. Jaki jest zatem złoty środek, by dobrze chroniony był w dobie konfliktów, w dobie tego, gdzie my się znajdujemy, gdzie się znajduje Polska, gdzie my się znajdujemy, żeby polski żołnierz był dobrze chroniony, bo nie ukrywamy się, jedynym takim potencjalnym przeciwnikiem, który może, a oby nie musiał się z nami mierzyć, będzie właśnie Federacja Rosyjska. Więc jaki jest złoty środek dla polskiego żołnierza? Oczywiście i jej kraje satelickie. Dokładnie. Złoty środek, jednostki tyłowe, dużo opancerzenia przeciwko odłamkom, możliwość dopięcia sobie płyty balistycznej, która jest gdzieś przy żołnierzu, na przykład w plecaku, znacznie wygodniej to się nosi. Jednostki takiego, powiedzmy, drugiego rzutu bojowego, obrona terytorialna, tu nie jest najgorzej, K4 będzie ok, natomiast zdecydowanie powinno to być polskiej produkcji, nad tym trzeba posiedzieć i zdecydowanie należy wzmocnić potencjał produkcji u nas w kraju, bo jeżeli my mamy płyty produkcji niekrajowej, to w sytuacji, kiedy będziemy mieli konflikt NATO-Rosja, to naprawdę ciężko będzie wierzyć w to, że jakiś kraj, szczególnie leżący bliżej, będący bardziej zagrożony, zacznie nam nagle dostarczać sprzęt, a nie swoim żołnierzom, którzy już będą w walce. No więc jakby zdecydowanie musimy nad tym popracować. Niestety z własnego doświadczenia muszę wam powiedzieć, że jest to niesamowicie trudne. My w tej chwili odbijamy się od ściany i do tego, jeśli wolno mi w ogóle poruszyć taki temat, no niestety jesteśmy w tej chwili w takim momencie, że wysyłamy pisma i te pisma są gubione. No. Krzysiek, tylko zastanawiam, przyjmijmy czarny scenariusz. Nie wiem, wojna się rozpoczyna za parę godzin. Doskonale wiesz, że Wojska Obrony Terytorialnej były przez poprzednie kierownictwo bardzo dobrze traktowane, tam ten sprzęt szedł, my też dostawaliśmy sygnały od takich żołnierzy zawodowych, którzy często mówili, że sprzęt ten lepszy z jednostek trafia właśnie do WOT-u, ale jak
gdyby ten konflikt, nie daj Bóg, wybuchnął dzisiaj, właśnie ci żołnierze liniowi, już pomijając Wojska Obrony Terytorialnej, czy oni są w jakiś sposób chronieni, czy my przez te dwa lata cokolwiek zmieniliśmy w podejściu właśnie do obrony balistycznej polskiego żołnierza? No więc widzisz, no właśnie, oficjalnie tak, tylko diabeł tkwi w tych szczegółach. Jeżeli nasze wojska operacyjne, te totalnie pierwszoliniowe, dostały najlżejsze z możliwych osłon, czyli te K3AB, nie chroniące przed amunicją przeciwnika, no to dobrze to nie wygląda. Masa tych osłon, z tego co widziałem i widziałem też na targach, wskazuje, że być może to są osłony wyższej klasy, natomiast nie zostało to odpowiednio podane, czyli to będzie K4. Ale niestety, według mnie na pierwszej linii ognia nie chronienie się w ogóle przed amunicją karabinową, którą strzela każde PK, pieczeniek, dragunow, no to jest jednak troszkę porażka. Nie mamy porządnych pancerzy chroniących przed odłamkami na pierwszej linii. Czyli nie mamy ochrony ud ze szczególnym uwzględnieniem tętnic udowych. Mamy słabą ochronę szyi. W Ukrainie jest to bardzo duży problem. Maleńkie odłamki wielkości groszku w okolice kręgosłupa czy w okolice tętnicy szyjnej, no to są śmiertelne. Tak się składa, że jestem też ratownikiem pola walki. I opatrzenie rany tętnicy szyjnej w większości przypadków wymaga tak zwanego IT clampa, to jest taka łapka z zębami. No, mało kto to ma, dużo tego nie ma na rynku. Wiadomo, że opaski uciskowej nie założymy na szyję. Nie mamy ochrony tętnic ramieniowych, to jest taki kołnierz, który się tutaj zakłada. Ramiona są, jeżeli te KMW-2 i KMW-1 poszły z tymi dodatkowymi modułami, to myślę, że mamy ramiona. Osłona brzucha, osłona krocza, pas balistyczny. Schodzimy dalej. Osłona przedramion. W ogóle nie mamy, z tego co wiem, osłony przedramion, czyli osłony, która w momencie, kiedy żołnierz składa się do strzału, powinna nam chronić przednią półsferę. Ona jest, może się przydać w walce. Nie mamy czegoś, co my w tej chwili wprowadzamy na rynek i mam wrażenie, że jesteśmy albo pierwsi, albo jedni z pierwszych, nie mamy osłony piszczeli, która to osłona poza odłamkami chroni również przed odłamkami min. Min, które mają za zadanie okaleczyć, więc, bo żołnierz tutaj jest okaleczony, jak wiadomo, jest większym obciążeniem dla systemu i dlatego miny powinny, znaczy no tak się projektuje, żeby okaleczały. I w momencie, kiedy żołnierz traci stopę i przed tym, ochrona przed tym jest bardzo trudna, buty, które są do tego zaprojektowane, no, bardzo ograniczają mobilność, więc taki żołnierz traci stopę. Ale jeżeli ma osłonę piszczeli, to nie traci drugiej nogi, bo te odłamki, idąc takim stożkiem spod nogi, po prostu no, nie dewastują mu drugiej nogi, więc ja wiem, że to jest przykry temat, ale kończy jako kaleka bez jednej stopy, a nie kaleka bez stopy i bez podudzia. Albo bez dwóch, więc jakby no różnica jest kolosalna. Musieć chodzić o kulach na dwóch protezach, a jakby no być w miarę jeszcze sprawnym. I na przykład nadal być żołnierzem w służbie tyłowej. To też jest nie do przecenienia. Krzysztof, ale od razu nasuwa się pytanie. Mówisz o ochronie przedramion, mówisz o ochronie piszczeli. Jak z wagą tych nowych produktów? Jak one wpływają na mobilność żołnierza? Bo przepraszam za to pytanie, bo jestem laikiem. Wydaje mi się, że to może jednak negatywnie wpływać na system poruszania się, na przeciążenie samego żołnierza. Niestety w wielu firmach, szczególnie tych, które nie muszą walczyć w sposób konkurencyjny, jest taka tendencja do projektowania zza biurka. To jest też pewien problem naszej całej armii, której jednak jeszcze pewien system działania pochodzi z czasów minionych. I w wielu produktach widać, że one były konsultowane z żołnierzami, z użytkownikiem końcowym w jakiś dziwny sposób. Bo każdy użytkownik końcowy, który strzela, i który strzela w różnych wymuszonych postawach, czyli już mamy problem ze szkoleniem, tak? Bo może ktoś tego nie złapał, no bo szkolenie było takie, a nie inne. Na szczęście to się poprawia. Wie, że jeżeli układamy się do strzału w jakichś pozycjach wymuszonych, no nie tak jak stoimy na strzelnicy, tylko strzelamy z tak zwanym cantingiem, czyli przekaszamy broń, jesteśmy w jakiejś niewygodnej postawie. Jeżeli mamy tutaj super modną, bardzo chodliwą, jeżeli chodzi o airsoft i tak dalej, klamrę ROG, totalnie w dołku strzeleckim, albo w przypadku, kiedy ktoś jest tak szczupły jak ja, jeszcze na obojczyku, to nawet w materiałach reklamowych wielu producentów widać,
jak ktoś strzela i powolutku mu ta kolba schodzi. I mamy te dwie wielkie klamry ROH w dołkach strzeleckich, gdzie są naprawdę dużo lepsze sposoby, żeby tą kamizelkę zrzucić, albo chociażby wystarczyło to zrobić, żeby był na jednym ramieniu, żeby można go było przekładać lewe albo prawe, w zależności od tego, czy żołnierz jest lewo- czy praworęczny, no jest to takie mniejsze zło. I tak kamizelkę można rzucić w ten sposób, że bierzemy sobie jedną klamrę, rozpinamy i drugą na dole. Jeżeli mamy ranne jedno ramię, nie możemy go używać, na pewno łatwiej nam będzie zrobić sobie tak, czy nawet tak, niż klikać się gdzieś tutaj po bokach. To będzie po prostu szybsze, bardziej naturalne. Natomiast po wielu wypowiedziach, również moich na Facebooku, co ciekawe, na Instagramie, dwie firmy bardzo duże zmieniły swój produkt i dodały możliwość przenoszenia tych klam. Tylko dlaczego to nie zostało zrobione od razu? No wiadomo, no bo widocznie tak to zostało zrobione w trochę inny sposób. No jest to projektowanie z zabiórka albo ukrywanie jakichś wad. Mieliśmy. No ale Krzysiek, nie ma chyba lepszego momentu jak trwająca wojna. Wiem, jak to nie brzmi, ale no wykorzystać doświadczenia Ukraińców. No lepszego momentu na to, żeby sprawdzić, jak działają Rosjanie, jak ten sprzęt nawet zachodni właśnie mierzy się ze sprzętem rosyjskim. No lepszego chyba momentu nie będzie, bo wspomniałeś, że jesteś ratownikiem pola walki. Ja mam wrażenie, chociażby jakiś czas temu rozmawiając również z ratownikiem pola walki, Damianem Dudą, którego pozdrawiam, to przynajmniej ta wiedza jest, mam wrażenie, wykorzystywana. Są spotkania z dowództwem wojskowym właśnie w kwestii medycyny pola walki. A czy w przypadku ochrony balistycznej możemy obserwować taką wzmożoną debatę właśnie na naszym lokalnym warszawskim podwórku? Mam nadzieję, że tak. Do nas nigdy nikt się oficjalnie nie zwrócił, mimo że również mamy swoje doświadczenia osobiste. Próbujemy kruszyć ten beton, natomiast trzeba też pamiętać, że to są technologie, które no nie wszyscy chcą opracowywać. To są zmiany linii produkcyjnych albo wręcz zrobienie tych linii, a nie ukrywanie, że one są, a kiedy tak naprawdę no wiemy, jaka jest sytuacja. My się ze swojej strony staramy, jak możemy. Wiem, że żołnierze się starają. Starają się również funkcjonariusze policji, bo właściwie pierwsze, co to zaczęliśmy od funkcjonariuszy policji, żeby ich zabezpieczyć przed pewnymi szczególnymi rodzajami zagrożeń. Między innymi dlaczego? Dlatego, że mamy ogromny deficyt ceramiki balistycznej na rynku. A dlaczego? Bo wszyscy kupują. Wszyscy kupują nowoczesną ceramikę. W pewnym momencie otrzymałem taką informację, że podobno Niemcy kupiły 300 tysięcy płyt balistycznych i w tej chwili te fabryki, które tam produkowały, są po prostu zalane zamówieniami i dostać cokolwiek jest bardzo trudno. My staraliśmy się przez rok, z czego pół roku wybieraliśmy pomiędzy dostawcami, bo wszystko to okazywało się być z Chin. Problem pojawiał się, kiedy mówiliśmy, chętnie zwiedzimy waszą fabrykę, albo kontakt się urywał, albo próbowano nas zaprosić do fabryki konkurencyjnej firmy jakiejś. Także no, jest to bardzo ciężki temat. Zdecydowanie musimy się uniezależnić. I słuchajcie, w momencie, kiedy, nie wiem, absolutnie maksymalny koszt takiego uniezależnienia się, to byłby powiedzmy jeden czołg Abrams z pakietem logistycznym. Dałoby nam to możliwość absolutnie niezależnego produkowania na przykład 50 tysięcy płyt rocznie, to trzeba sobie zadać pytanie, czy więcej zrobi na polu walki jeden czołg Abrams, czy więcej zrobi 25 tysięcy żołnierzy mających na sobie 50 tysięcy płyt. Analogicznie w momencie, kiedy za dwukrotnie taką kwotę kupiliśmy 13,5 tysiąca kompletów. No, Krzysiek, no nie na, na koniec nie, takim, nie zawiało do optymizmem, no ale mam nadzieję, że przez postawę takich ludzi jak ty to się w końcu w Polsce zmieni, że my w końcu będziemy też dostrzegać, że nie tylko drogi sprzęt tak naprawdę zakupiony w cudzysłowie w salonu świadczy o sile armii, ale także właśnie wyposażenie indywidualnego żołnierza. Będziemy monitorować, będziemy informować o tym właśnie, jak wyglądają przetargi, jak zmienia się ochrona polskiego żołnierza. Krzysztof, bardzo ci serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja Państwa odsyłam i tu podkreślam, nie jest to żadna oferta reklamowa, ale na stronę właśnie BCR, do której link znajdziecie wy,
opisie tego materiału znajdziecie również link na naszym Twitterze, na którego serdecznie zapraszam, gdzie prowadzimy całodobową relację. Moim i Państwa gościem był Krzysztof Urban, BC Arms. Krzysztof, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Sponsorem programu były Militaria.pl.